Riot Games wypuścił właśnie nowy artykuł, w którym porusza takie rzeczy jak kolejne nerfy Jett, zmiany Sky, zmiany KO, rework Yoru, tak, wreszcie mamy nowe informacje na temat całego reworka Yoru, który miał być już bardzo dawno temu na serwerach, jakieś 4 tygodnie temu, więc mamy nowe informacje na ten temat i dodatkowo pierwsze nowe zapowiedzi najnowszego agenta, który prawdopodobnie będzie się nazywał Deadeye i wiemy już jakim typem agenta również będzie. A więc oczywiście witam wszystkich i zapraszam do oglądania nowych przecieków z Valoranta. I zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć tylko taką małą informację. Dzisiaj, w dzień wypuszczenia tego filmu, 28 września, mam urodziny, po prostu. Więc pomyślałem, że odpalę również streama urodzinowego o godzinie 16 w dniu wrzucenia tego filmu na Twitch TV Ensign7331, gdzie gra w Valoranta. Może trochę jakichś innych gierek również się pojawi. Nic, no co, zapraszam was po prostu na stream, jak chcecie przyjść, pogadać urodzinowo, posiedzieć, to czekam na was o 16 na Twitch. Ensign7331. No i oczywiście, jeżeli podoba wam się content, który tworzę, łapka w górę, subskrypcja oraz jakiś miły komentarz. A teraz przejdźmy do tego, co czeka nas w Valorancie w najbliższych tygodniach. Zacznijmy od Jettki, bo wydaje mi się, że jest to najbardziej taki kontrowersyjny temat w ostatnim czasie, szczególnie przez sposób, w jaki została po prostu znerfiona. Jak możecie się zorientować w opisie patcha 3.06, czyli to jest ten patch, w którym dostała nerfy na prawy przycisk myszy, który już nie resetuje jej umiejętności, dodatkowo zabrali jednego smoka. Jesteśmy przekonani, że Jett wnosi coś niezwykle wyjątkowego do gry i chcemy, aby nadal pełniła tą funkcję wśród dostępnych agentów. Jeśli chodzi o profesjonalną rozgrywkę, różne zakresy MMR zaobserwowaliśmy, schematy gry daleko wykraczające poza wyznaczone dla niej ramy szturmowca. I tutaj możemy zaobserwować jedną bardzo ważną rzecz, że Riot pisze, że Jettka schematami swojej gry wybiega daleko poza wyznaczone dla niej ramy, czyli możemy się zdecydowanie spodziewać jeszcze innych dostosowań tego agenta w przyszłości, żeby według Riotu nie wykraczała po prostu tak mocno poza ramy szturmowca, jakie oni chcą jej nałożyć. Mi się wydaje, że aż tak mocno akurat nie wykracza, no ale zobaczmy, co piszą dalej. Chcemy, by Jettka była agentką, która umożliwia osiągnięcie korzyści dzięki mechanice umiejętności w precyzyjnej rozgrywce. Aktualnie widzimy jednak, że burza ostrzy aktywowana prawym przyciskiem myszy strzałem alternatywnym wywiera zbytni wpływ na rundy, nie wymagając przy tym dokładności przy jej zagraniu, co nie powinno mieć miejsca. No i ten temat właśnie, że prawy przycisk myszy był za mocny, resetował się 5 razy, jest zaadresowany w ostatniej ekwalizacji, która była, czyli został znerfiony. Teraz Jettka może zabić tylko maksymalnie jedną osobę używając prawego przycisku myszy i traci swoje ostrza. Przez to na rundach ekonomicznych chociażby nie jest aż taka mocna, jeżeli strzelacie tylko z prawego przycisku myszy, ale za to z lewego musicie się postarać. W opisie wspomnieliśmy też, że dzięki liczbie dostępnej dla niej zasłon chmur, Jett była w stanie wykaraskać się z ryzykownych sytuacji łatwiej, niż byśmy tego chcieli. Celowo zmniejszyliśmy liczbę zasłon, aby zmusić agentkę do oszczędnego i bardziej przemyślanego korzystania z tego zasobu. Jesteśmy pewni, że w ostatecznym rozrachunku zmiana ta wzmocni jej tożsamość. I teraz będzie ostatnie zdanie, najważniejsze, jeżeli chodzi o stan tego agenta i przyszłej nerfy. Wiemy, że na Jett i jej aktualny stan należy patrzeć z wielu różnych stron. Gdy wspomniane modyfikacje wejdą w życie, będziemy mieli tę agentkę na oku, albo ocenić, czy będą wymagane kolejne poprawki. To jest bardzo ważne, ponieważ wiele osób mówiło, że problem Jettki nie leży w jej umiejętnościach typu smoke, typu ultimate, tylko w jej czysto dashu, że dash jest za darmo, resetuje się co dwa fragi, jest instant i nie ma kompletnie żadnej kontry na tą umiejętność, więc jest jedna opcja, albo dajemy jakąś kontrę w postaci innego agenta, który będzie bezpośrednio tą Jettkę po prostu przybijał. KO był gdzieś takim agentem, ale KO się po prostu nie gra, albo nerfimy jej dash. Red podszedł tak, że nerfi jej inne umiejętności, jeżeli Jett będzie dalej za mocna, więc wtedy prawdopodobnie wezmą się za dasha. Tylko problem jest taki, że jak znerfią dasha za mocno, to ta Jettka będzie kompletnie bezużyteczna. Nikt by tego nie chciał. Jett ma być bardzo silnym agentem, ma być bardzo mobilnym agentem i po prostu no tyle. Więc mam nadzieję, że tego dasha zbyt mocno nie znerfią, jeżeli faktycznie za niego się wezmą w przyszłych aktualizacjach, a wygląda na to, że Jettka dostanie kolejne osłabienia właśnie na przeciągu kolejnych aktualizacji. Ale jeżeli chodzi o używanie operatora i agentów używających operatora, to najnowszy agent może mieć coś wspólnego właśnie z używaniem operatora, o czym już niedługo również w tym filmie. Teraz przejdziemy do KO i Sky, bo jest również dość ciekawy temat. Sky jest obecnie, nawet po tych nerfach, wydaje mi się jednym z topowych agentów. Jest niesamowicie irytującym agentem, jest niesamowicie również prostym agentem do gry. Nawet nie musicie innych umiejętności jakoś super ogarnąć, wystarczy, że te flash opanujecie i naprawdę bardzo wysoko można tym agentem zajść, dużo wyżej wydaje mi się niż innymi postaciami na ten moment. W patchu 3.06 właśnie znerfili Sky i zbuffowali KO, żeby gdzieś wyrównać potencjał tych agentów, ale widzą, że Sky jest dalej za mocna i napisali coś takiego. Dodaliśmy poprawkę do dwójki inicjatorów, chcemy w ten sposób zwiększyć konkurencyjność KO i ograniczyć niektóre frustrujące aspekty gry przeciwko Sky. Na przykład prędkość, z jaką
potrafi wykorzystywać swój błysk. Jeśli takie zmiany okażą się niewystarczające, będziemy do skutku wprowadzać kolejne zmiany. Obiecujemy, kropka. To obiecujemy jest mocnym podkreśleniem faktu, że Sky jest cały czas na celowniku i ta Sky powinna dostać nerfy. Ja grałem bardzo dużo Sky i uważam również, że powinna dostać nerfy. Ten agent jest po prostu za mocny. Od fleszy nie da się jakkolwiek odwrócić, jakkolwiek na nie zareagować. Jest zdecydowanie za mocny. Dostała lekkie nerfy na flesze. Troszkę lepiej raczej jest, ale nie zdziwię się, jak w następnym patchu kolejne nerfy na te flesze po prostu dostanie. No i przejdziemy teraz do reworka Yoru, bo był to bardzo gorący temat parę tygodni temu. Nawet wy cały czas pytacie mnie w komentarzach, kiedy będzie ten rework Yoru, co z reworkiem Yoru. Tak naprawdę pod każdym filmem, gdzie jest z nowościami, pytacie mnie faktycznie o ten rework Yoru. No i wreszcie, po tych tygodniach ciszy od zapowiedzianego reworku, bo przypominam, rework miał wejść na serwery 4 tygodnie temu, Yoru miał mieć nowe animacje, wreszcie dostajemy nowe informacje na temat tego reworku. Jeśli chodzi o projektowanie Yoru, wiemy co chcemy zrobić i aktualnie gromadzimy dodatkowe zasoby niezbędne do wprowadzenia tych zmian. Wiem, to nie jest szczególnie ekscytująca wieść, chcieliśmy jednak dać wam znać, że Yoru nie porasta kurzem gdzieś na zapleczu. Przepraszam osoby grające tym agentem, doceniamy waszą anielską cierpliwość w przypadku tego opóźnienia. Trochę lanie wody, trochę nie lanie wody, ponieważ fakt, że już wiedzą, jeżeli chodzi o projektowanie Yoru, jak go przerobić, już mają plan na tego agenta, jak ten rework dokonać, ale potrzebują dodatkowe zasoby niezbędne do wprowadzenia tych zmian, czyli najprościej w świecie potrzebują nowych animacji, potrzebują nowych wyglądów umiejętności, prawdopodobnie jakichś nowych ikonek i takich rzeczy. To nie jest nerf czy buff Yoru w postaci zmieniamy liczby, zmieniamy lekko użycie umiejętności, tylko wydaje mi się, że to będzie taki cały kompletny rework tego bohatera, szczególnie właśnie, że potrafią dodatkowe zasoby muszą zgromadzić do wprowadzenia tych zmian, czyli no animacje podstawowo, jakieś wyglądy, umiejętności, jakieś efekty dźwiękowe chociażby, więc nie jest to taki hop-siup rework na zrobienie jednej nocy. Nie dają żadnej konkretnej daty, w której ten rework Yoru gdzieś tam by miał wejść, no ale upewniają, że Yoru nie porasta kurzem gdzieś na zapleczu, czyli Yoru jest podczas prac tych reworkowych i wkrótce wydaje mi się, że możemy go dostać. Ja bym strzelał na gdzieś okolice początku następnego po prostu aktu, szczerze. Wątpię, żebyśmy w tym akcie jeszcze dostali ten rework Yoru, chociaż bardzo bym chciał. No i teraz przechodzimy do wspaniałych, ekscytujących wieści na temat nowego agenta, którego ja osobiście doczekać się nie mogę, ponieważ poznaliśmy, jakim typem agenta ten agent będzie. Spojrzeliśmy na wszystko z większego dystansu, aby rozważyć rozmaite sposoby, w jakie moglibyśmy wprowadzić nowego strażnika do gry. Nowy agent o codenamie, pseudonimie, jeżeli chodzi deweloperskim, Deadeye, to nie jest jego oficjalna nazwa, ale Deadeye jest jego pseudonimem, tak jak pseudonim Yoru był kiedyś Jonas Slate, czy pseudonim Keio był, nie pamiętam kto był, co było pseudonimem w sumie Keio, ale jego pseudonimem jest Deadeye, to nawiązuje mniej więcej gdzieś tam do jego stylistyki. Będzie on strażnikiem, czyli będzie on agentem w stylu Cypher, w stylu Killjoy, będzie tym agentem broniącym, ale będzie to agent taki, który pozwoliłby ogrywać przeciwników mechaniką umiejętności, ale i oferowałby strzelecki potencjał dopełniający widowiskową całość. Czyli ma być to taki strażnik jak Cypher chociażby, ale dużo bardziej agresywny. No i dostaliśmy zdjęcie, już zdjęcia tego agenta od dłuższego czasu pływają w internecie, widzimy, jest to taki bardzo, jak to powiedzieć, no taki z klasą, mężczyzna z klasą w garniturze i ciekawą informacją jest, że projektuje tego bohatera Riot August, jest to osoba, która w League of Legends stworzyła takiego bohatera jak Jhin. No i Jhin jest znany z tego, że jest również takim finezyjnym bohaterem, jest mega lorowo bardzo ciekawie zaimplementowany, jest bardzo unikalny, więc wydaje mi się, że Deadeye będzie bardzo mocno również do Jhina nawiązywał, będzie również takim bardzo widowiskowym, ale i również bardzo takim poukładanym agentem. Szczególnie, że wszystkie teasery, które dostajemy, czyli zdjęcia tego agenta, które prawdopodobnie są zdjęciami Deadeye'a, są właśnie w takim garniturze, trzyma specjalną broń. Dodatkowo najnowsze zdjęcie właśnie pod tym postem, który czytałem przed chwilą, to jest taka kawka, jakaś karta, jakaś wizytówka ewentualna, więc no widzimy, że ten agent jest taki Chad, jest takim giga Chadem po prostu, ten agent z tego co na razie widzimy. Dodatkowo trzyma bardzo ciekawą broń i dużo spekulacji jest na temat tego, że ten agent właśnie przy użyciu swoich umiejętności, które będzie dom oferowały strzelecki potencjał dopełniający widowiskową całość, będzie strażnikiem opierającym się na używaniu operatora. Takie są teorie i wydaje mi się, że ta teoria może być bardzo prawdopodobna, że będzie strażnik w stylu Cypher, strażnik w stylu Killjoy, ale taki, który będzie opierał gdzieś tam na graniu wokół operatora.
operatora. Wiadomo, normalne broni będą również działały, ale gdzieś tam operator będzie jego główną bronią, szczególnie że w trailerze do mapy Fracture, która jest już w grze, osoba rozwalająca ten reaktor na samym środku, ten pocisk lecący, to jest właśnie Deadeye. Nawet ten głos mówiący w tle o tych wszystkich rzeczach, który możecie usłyszeć teraz na przykład. Wiarygodne. Coś tak małego może stworzyć taką sposobność. To jest również głos Deadeye'a. W polskiej wersji językowej tego nie słychać, ale w angielskiej słychać, że jest on z Francji i właśnie ze swojej snajperki, swoim jednym pociskiem, o którym opowiada, niszczy całą mapę. Dodatkowo na mapie Fracture znajduje się również miejsce, z którego strzelał. Jest to takie opakowanie na jego snajperkę, więc no nie zdziwię się, jak ten strażnik, czyli nowy strażnik Deadeye, będzie po prostu sfokusowany na używanie operatora i dla mnie to byłoby spełnienie valorantowego marzenia. Uwielbiam grać operatorem, nie lubię grać duelistami. Jakbym mógł grać na strażniku operatora, coś pięknego. No i ze wszystkich informacji w dzisiejszym filmie to już wszystko. Przypominam, dzisiaj urodzinowy stream o godzinie 16 na Twitch, więc 7331, link macie w opisie oraz w przyjętym komentarzu. Jeżeli chcecie wbić, jeżeli chcecie dołączyć, jeżeli chcecie pogadać, to zapraszam serdecznie o godzinie 16. Jeżeli film się podobał, wiadomo, łapka w górę, komentarz, jakaś subskrypcja. No i do usłyszenia w przyszłych materiałach. Siema.